Dobrze, ale masz korzenie, które cię zatrzymają w razie czego, nie? Dobra, jak się pani czuje na zamku? Wspaniale. Wspaniale. Czuje się pani jak córka króla. Amen. A tutaj jest syn króla, tylko w niefirmowym stroju. Jeszcze. Inkognito. Inkognito. Przepraszam, a kto ma koronę? O, tu jest pani z koroną. O, proszę, o, pani w koronie. Z Marvela. Wyjmij ręce z kieszeni, Karol. Przeżymy to. Dzieci, jestem z was dumny. Tata bierze córki. Nie tylko swoje. Zrzuć ze skały, zrzuć! O! To będzie miało oglądalność. Kręcimy. Czy panie gotowe? Uwaga! Ready, steady, go! U, jak równo. Ja cię nie mogę. Pięknie. Klasa. Dzień dobry, bracia i siostry. Dawno bardzo nas nie było. Już razem to w ogóle nas nie było. Tak dawno, że tak dawno. Tak, no bo mamy teraz bardzo rozjeżdżone życie, bardzo. Więc mam zaszczyt zapowiedzieć Antidotum 630 do teraz. I drugą rzecz mamy do zapowiedzenia. Kochani, jest konkurs, znaczy był konkurs, w środę był. I jest zwycięstwo. Nie mieliśmy czasu wcześniej nagrać na Antidotum, więc nagrywamy dopiero dzisiaj. I wygrała osoba, która ma taki symbol na YouTubie. Napisałem tam z prośbą, żeby na maila wysłać swoje dane, czyli najlepiej numer telefonu i my tą nagrodę przekażemy. Czyli ten weekend, czy tam nie, to w tygodniu może być, dwie doby, czyli dwa noclegi, czyli w sumie trzy dni w Chorzyńcu Zdroju. I ta osoba ma taki nick na tym swoim, na kanale, na YouTubie, k.spacja.kg, czyli KG, czyli nie wiem, co tokolwiek znaczy. Co, jak patrzy na mnie? No nie, no tak patrzę. Bo nie wiem, jak po prostu mamy powiedzieć. A myślę, jak patrzę, ładnie mój mąż wygląda z tą ciemną brodą i tak. Dawno mnie nie widziała, myśmy się teraz długo nie widzieli, bo ciągle się coś dzieje. Więc poprawna odpowiedź co do miny była taka, że mina to jest 1,60 talentu. Rzeczywiście, tu w tym przypadku talentu srebra, nie złota. I druga rzecz też, że mina to jest inaczej 100 drachm od dołu licząc. Czyli znowu to jest jakby 100 zapłaty, 100 dniówek. 100 zapłat za dniówkę, czy 100 dniówek jakiegoś pracownika. Czyli znowu można by to dzisiaj powiedzieć 3 wypłaty miesięczne, no ale generalnie wyszło, że wagowo, bo to najłatwiej z tego talentu dzielić, no to jest 1,60 talentu, czyli z 34 kg zostaje nam 0,57 kg. No i teraz tutaj no, w złotych, no to już by było w zależności od kursu z dnia srebra, teraz pytanie srebro, której próby i tak dalej, i tak dalej. No ale generalnie poprawną odpowiedzią tej, której oczekiwałem, to było 0,57, czy dokładnie będzie 0,5,66666666, no ale za chwilę nie będzie 0,57. I ta właśnie osoba nam napisała, jak to moja żona mówi, wierna słuchaczka, bo w sumie 3 odpowiedzi pod rząd oddała, że mina to 100 drachm, potem była kolejna odpowiedź, że mina to jest to też 0,57 talentu. I bardzo dobrze. I gratulujemy odpowiedzi i gratulujemy już wyjazdu. Trzeba będzie do Marka zadzwonić. Jest tam pięknie. Tak, jest tam pięknie, nie będziesz tego żałować. Proś tylko Pana Boga, żeby to była dobra pogoda. Warto na pewno do Chorzyńca zabrać z sobą rower. O, bo moja żona to mówi, czyli to jest prawda. Bo moja żona to mówi, to znaczy, że jest to prawda. Jeżeli nie masz roweru, to my Ci możemy pożyczyć na ten wyjazd rower. Ale tam na pewno w Chorzyńcu też są rowery. To z Markiem możecie porozmawiać. Na pewno warto. Domek jest taki, ten domek jest dla 6 osób, jak masz rodzinę dużą, no to można w 6 osób pojechać wygodnie. To szczegóły z Markiem? Szczegóły z Markiem, ale mówię, no to warto po prostu wiedzieć, żeby to wiedzieć, że można sobie rodzinnie wyjechać. I bardzo gratulujemy i bardzo Markowi też dziękujemy za taki konkurs. I fajnie, bo dzięki temu ktoś sobie skorzysta. Tak. I wierzę, że to będzie dobry czas, niezapomniany. Cudnie.
Kochani, jakie mam jeszcze ogłoszenia? Mam ogłoszenie, jesteśmy teraz w Otwocku. I ja mam dzisiaj być wieczorem w Łaprzy Niżnej. No mam nadzieję, że będę tu jeszcze, zależy od tego, co się rano dowiemy w Otwocku. Prosimy też o modlitwę za babcię Czesię, czyli za mamę Sylwii, moją teściową, bo potrzebuje wsparcia modlitewnego, zdrowotnego, bo jest właśnie w szpitalu. I babcię pozdrawiamy, bo na pewno sobie Antidotum obejrzy, bo dawno nie oglądała. I pozdrawiamy dwie sąsiadki z pokoju. Pozdrawiamy. Tak. No i zaczynamy. Apokalipsa dzisiaj, 14 rozdział. I Sywunia czyta. Ja, Jan, ujrzałem, a oto baranek stojący na górze Syjon, a z nim 144 tysiące, mające imię Jego i imię Jego Ojca wypisane na czołach. I usłyszałem głos z nieba, jakby głos mnogich wód, jakby głos wielkiego gromu. A głos, który usłyszałem, brzmiał tak, jak gdyby harfiarze uderzali w swe harfy i śpiewają jakby pieśń nową przed tronem i przed czterema istotami żyjącymi i przed starcami. A nikt tej pieśni nie mógł się nauczyć prócz 144 tysięcy wykupionych z ziemi. Ci barankowi towarzyszą, dokądkolwiek idzie. Ci spośród ludzi zostali wykupieni na pierwociny dla Boga i dla baranka, a w ustach ich kłamstwa nie znaleziono. Są bez zarzutu. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Ojcze, co prawda nie było Antidotum, ale jakby popatrzeć na cały zeszły tydzień, no to mieliśmy ciągle apokalipsę w tych pierwszych czytaniach. No potem mieliśmy, wczoraj było święto Chrystusa Króla, bo to w ogóle mamy już ostatni tydzień roku liturgicznego i za chwilę zaczyna się Adwent. I wszystko od początku, ale mamy Chrystusa Króla, Króla Wszechświata. To bardzo ważne to święto było, ponieważ no, Chrystus jest Królem całego Wszechświata i wszystko jest poddane Jemu, Jemu Barankowi, temu bez skazy. No i stąd te słowa też Apokalipsy cały czas zmierzają do tego, zmierzały do tego pokazania Króla Wszechświata, tego, który jest Królem Królów i Panem Panów. No i tu mamy dzisiaj znowuż, no Jan podaje tak fajnie, oto baranek stojący na górze Syjon, a z nim 144 tysiące mające imię Jego i imię Jego Ojca wypisane na czołach. Czyli chodzi o tych wybranych. To też znowu jest liczba symboliczna, żeby nie było, że tylko 144 tysiące miejsc są w niebie, a reszta się nie załapie. Załapie się każdy. Zobaczcie, to też jest ciekawe. Mają wypisane Jego imię na czołach. Pierwsze to mi się oczywiście zawsze kojarzy z Ezechielem, jak tam kazał wychodzić z literkę Tau, żeby nakreślać i ci mieli ocaleć. Ale drugie, co mi się kojarzy, to z obrazem Chrystusa wypisanym w moim życiu, we mnie, w ciebie, że jeżeli ja będę żył Chrystusem, to inny człowiek we mnie zobaczy tego Boga. I to nie będzie dosłownie, że sobie wytatuuje na czole Jezus, nie? Ale życie człowieka wiary po prostu jest zauważalne dla innych ludzi. Po pierwsze, ludzie wiary nawzajem się znajdują, ale też ludzie niewierzący odnajdują w człowieku wiary coś. No i to nie jest na pewno, że to jest wypisane na czole, tylko że coś w twarzy takiego człowieka wierzącego jest zauważalne. On nie musi nic robić, wystarczy, że jest. I atmosfera w tym pomieszczeniu czy w tej przestrzeni po prostu się zmienia, bo Bóg jest z nim. Bóg jest z nim i to w jakiś sposób widać. To jest pierwsze, co mnie dotyka. No drugie, co jest, usłyszałem głos z nieba, mówi, jakby głos mnogich wód i jakby wielkiego gromu, czyli potężny głos, tak? A ten głos, który usłyszałem, brzmiał tak, jakby harfiarze uderzali w swe harfy. Harfa w ogóle jest takim, no na pewno rzadkim instrumentem. Mało kto w ogóle posiada w domu harfę. W szkoły muzyczne, no to posiadają jedną, góra dwie harfy. To jest drogi instrument i rzadki instrument i mało ludzi na tym instrumencie gra. No taki bardzo wyszukany instrument dzisiaj, harfa. I co, jest tu, co mi to pokazuje? No, dla Boga trzeba w wyszukany sposób zagrać, nie? Co prawda mało mam uwielbień z harfą, tak mnie teraz dotyka, że może by trzeba było harfę zaprosić na jakiś, może na strefę mocy.
Teraz wyszło. Może by trzeba było z harfą, bo po prostu, ale na płytę na pewno można byłoby harfę zaprosić. No właśnie, wyszukany instrument, harfa czymś takim jest niecodziennym, niecodziennym, to jest dobre słowo. No w filharmonii zawsze będzie harfa gdzieś tam w utworach. Jak ostatnio byliśmy, to nawet na dwie harfy grali, nie? Pięknie. No, zresztą pięknie. Bardzo lubię w ogóle harfę. Bóg pokazuje, chwała oddawana mi nie jest taką przeciętną chwałą, dlatego jakby no, pokazuje to wszystko co najlepsze, że ze wszystkich sił oddajemy chwałę Panu Bogu. I oni uderzali w te harfiarze, uderzali w swoje harfy, gdyby harfy, bo to jest brzmiał tak. Więc podaje barwa jak harfy, a jak w rzeczywistości to już nie wiemy. Nie? I dalej śpiewały jakby pieśń nową przed tronem, o tej pieśni nowej się też dużo mówi, nie? Myśmy chyba też ostatnio, jak był ten fragment, to mówiliśmy z Sylwią o tym, czy masz już takie doświadczenie śpiewania dla Pana pieśni nowej. Czy zdarzyło Ci się już po prostu śpiewać, nie? Że staję na mojej modlitwie i zaczynam śpiewać. To może być, ale że śpiewam z serca i to może być nowe słowo, nowy wyraz, nowe zdanie, nowa cała pieśń może z tego wyjść. To może być nowa melodia. Żeby się po prostu nie ograniczać, żeby się po prostu nie bać. No tak powstawały, to jest cała płyta Zanim Uwielbienie, że sobie jadąc autem zaczynała śpiewać nową pieśń, nowe zdanie, powtarzała, dochodziło drugie, kolejne, potem tylko już dopisywała do tej melodii kolejne słowa, ale to właśnie powstawała nowa pieśń. No to ty w sumie możesz o tym mówić, o tej nowej pieśni, tak? Jak to chcesz opowiedzieć ludziom? No to przychodzi na modlitwie, przychodzi słowo, przychodzi melodię, zaczynam śpiewać, nagrywam na telefon i to się dzieje. Czasem jest cała pieśń długa, dużo tekstu, a czasami jest to coś takiego pojedynczego, albo to różnie, albo my jak już nagrywamy, tak, to też się przedmodlimy i w czasie nagrywania przychodzą też te słowa nowe, zmienia się tekst, czasem właśnie zmienia się ten tekst. To jest piękne takie doświadczenie. Przede wszystkim w nowej pieśni to jest doświadczenie prowadzenia Ducha Świętego. Duch Święty przychodzi i Cię prowadzi w tej pieśni. Pozwól się doprowadzić Duchowi Świętemu. Ja pamiętam, jak głosiliśmy w Niemczech, no i przyszło trochę Polaków, ale przyszło dużo Niemców. Oni chcieli z nami uwielbiać, bo im się spodobało. No i nie było tekstów. My po niemiecku też nie mieliśmy tekstów, więc ja mówię, słuchajcie, tam przez tłumacza oczywiście. Słuchajcie, to śpiewajcie z nami na na na, la la la, albo Jezus, albo jakie Wam przychodzą słowa. I słuchajcie, cały Kościół śpiewał. I tak, część rzeczywiście, la la la, na na na. Pamiętasz to? Tak, było takie, to było takie radosne. I wiecie, niezależnie od języka, byliśmy w tym wszyscy razem, ale to były znane pieśni, które ja po polsku śpiewałam, ale ja myślę, że dla nich, dla tej drugiej strony obcojęzycznej w tym momencie, w czasie tego uwielbienia, to była ta pieśń nowa, nawet jeżeli to jest na na na, la la la, ale to jest serca, nie? To jakby pieśń nowa płynie z serca i jest to uwielbienie dla Boga, bo rozumie każdy język. To jest piękne. No to takie to piękne, żeby się naprawdę, ja często Was zachęcałem, że warto, żeby zacząć spróbować śpiewać po prostu w domu. Nie spróbować śpiewać dla Pana Boga. Nikt Cię wtedy nie słyszy z ludzi, więc nie musisz się krępować, jak jesteś sam w swojej zdepce. Ale warto takie doświadczenie sobie zrobić. Ja lubię bardzo chwał, czy jeżdżę i się modlę, czy jestem właśnie sam, czy idę na spacer po lesie, idę czy gdzieś. To lubię śpiewać Panu Bogu. Jak pływam na basenie, bo tam dużo czasu się spędza, wiecie, tam jest z powrotem, w sumie nic się nie dzieje, to też sobie śpiewam, tylko wiadomo, żebym się nie utopił, nie? Więc robię tak, że śpiewam sobie w głowie. Nie używam słów, no bo mam głowę pod wodą, ale śpiewam sobie w głowie pieśni, nie? To tak, no. To też tak polecam, jak ktoś w wolnej chwili. Tu jeszcze jest taka kolejna rzecz, no, o tych ludziach, którzy właśnie śpiewają przed czterema istotami żyjącymi, przed starcami. Nikt tej pieśni nie mógł się nauczyć, prócz 144 tysięcy wykupionych z ziemi. Czyli ta nowa pieśń, ta pieśń oddająca chwałę Bogu, ona jest zarezerwowana dla ludzi Boga, czyli ludzie z zewnątrz nie potrafią tego zrozumieć. Będą to takie proste, to banalne, to jakieś, no. Znajdą jakieś wytłumaczenie na to, żeby w tą pieśń nie wchodzić. Żeby też to rozumieć. Że to prawdziwe uwielbienie Boga jest zarezerwowane dla pewnej grupy ludzi. No, dla tej grupy, która tego Boga uwielbia. I ktoś, kto jest ze świata, nie jest ze świata Boga jeszcze, on tego po prostu nie rozumie. Tak mi też dzisiaj to słowo pokazuje, żeby się nie martwić tym, że ludzie nie ze świata nie chcą tej pieśni.
No i ostatnia rzecz, dokądkolwiek idzie ci spośród ludzi zostawili, wykupili pierwsze. Ten fragment ostatni to już jest, że ci ludzie, którzy zostali wykupieni na pierwocin dla Boga, w ustach ich kłamstwa nie znaleziono, są bez zarzutu. To też pokazuje, skoro to są ludzie już odkupieni, są w niebie, to znaczy, że na ziemi, dopiero musieli żyć na ziemi, żeby pojawić się w niebie, nie ma nie opcji, to pokazuje, że można na ziemi żyć bez kłamstwa, bez zarzutu, bez grzechu. Czyli, że można na ziemi wejść w ten stan, o którym mówi święty Paweł, aby już grzech nade mną nie panował. I to jest moje pierwsze odkrycie dzisiaj w tym fragmencie, tu po raz pierwszy, że można żyć na ziemi, potwierdzenie w Apokalipsie, w taki sposób, aby grzech nade mną nie panował, żebym był wolny od grzechu. Tak. Amen. Amen. Alleluja. Co potwierdza też psalm dzisiaj, 24. Oto lud wierny, szukający Boga. Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia. Świat cały i jego mieszkańcy, albowiem On go na morzach osadził i utwierdził ponad rzekami. Kto wstąpi na górę Pana? Kto stanie w Jego świętym miejscu? Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, którego dusza nie lgnęła do marności. On otrzyma błogosławieństwo od Pana i zapłatę od Boga swego Zbawcy. Oto pokolenie tych, którzy Go szukają. Którzy szukają oblicza Boga Jakuba. No, wspaniały jest ten psalm i też pięknie dzisiaj łączy się z tym czytaniem i łączy się z Apokalipsą, z tym właśnie tam, co tam jest. To jest to piękne pokolenie Boga, ludzi Boga. To jest nowe pokolenie, to jest pokolenie ludzi, którzy Go szukają, którzy szukają oblicza Boga Jakuba, którzy chcą być oddani. I wiecie, idąc za Chrystusem, oddając Bogu swoje życie, stajemy się nowym pokoleniem. Spróbuj właśnie tak na siebie popatrzeć, że Ty, Bóg Cię zaprasza do nowego pokolenia, no a pokolenie łączy się z rodziną, więc jesteś zaproszony też do nowej rodziny, do Bożej rodziny. To jest tak, takie przepiękne są rzeczywistości duchowe, w których my się możemy znaleźć. I wcale ludzie, którzy się nawracają, którzy chcą żyć w nowy sposób, nie muszą być samotną wyspą. Nie. Dlatego, że Ty wchodzisz w Bożą rodzinę i stajesz się tym nowym pokoleniem, które ma świecić, które ma być czyste, które ma być piękne, które ma być szukające oblicza Boga, czyli poszukujące takiego przebywania przed Bogiem. To jest to nowe pokolenie ludzi, którzy chcą przebywać przed Bogiem. Nie przed sobą w lustrze, nie przed innymi ludźmi, tylko chcą przebywać z Bogiem. Ja na przykład bardzo lubię ojców w pustyni. Dla mnie to też są ludzie, którzy właśnie chcieli aż tak blisko przebywać Boga, że usuwali się z tego świata. No, na pewno ich dusza nie lgnęła do marności, tak jak mówi dzisiaj to słowo. Że to jest właśnie ten człowiek, który może wstąpić na górę Pana, tak? Który ma czyste ręce, który ma czyste serce, ma ręce nieskalane żadnym grzechem. On jest po prostu czystym człowiekiem i ma też czyste serce, nieskalane też jest to serce grzechem. Nie ma tego lgnięcia do marności, on jest człowiekiem wolnym. Kto nie lgnie do marności? Ktoś, kto jest wolny od tych marności, nie ma przywiązań do tego świata. One są piękne i mnie one też cieszą i pociągają i zachwycam się tym, co jest na tym świecie, ale nie jest to cel mojego życia, cel moich wysiłków, nie skupiam się na tym, jest to wartość dodana. Moja dusza na pewno tam nie lgnie. Moja dusza lgnie do Boga, tęskni za Bogiem, za tak cudownym i wspaniałym Bogiem, przed którego obliczem chce się ciągle przebywać. I my właśnie szukając takiej relacji, wchodząc w taką relację z Bogiem, naprawdę stajemy się nowym pokoleniem. Nowe pokolenie to jest jakby nowa... Bóg, ja tak widzę po sobie, że Bóg jakby dodaje mi jakości do mojej osoby. Ja po prostu czuję się... I mam takie doświadczenie, że jestem jakościowo lepszą osobą, kiedy się
prostu podjęłam decyzję nawrócenia i jestem teraz cały czas na tej drodze nawrócenia i staram się żyć i być przy Bogu, ale też jak tak poznaję Jego Słowo i zagłębiam się właśnie w to Słowo, to to, co Bóg ma dla nas, to po prostu zmienia moją jakość. To zmienia moją jakość i my jesteśmy tym nowym, cudownym pokoleniem. I zobaczcie, i właśnie też przynosi tu taką wolność od tej marności, tak? Czy do której ma nie lgnąć nasza dusza, ale też daje to wolność. I pierwsza zwrotka też dla mnie niesie dzisiaj dużo wolności. Od razu, tak, wiecie, proste. Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia. Do mnie nic nie należy. Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, i ja też należę do Pana. Amen. Chwała Panu. Chwała Panu. I to zobaczymy, czy jest tak dużo teraz w tym psalmie też pokazuje nam Bóg tego tematu należenia, należności, co do kogo należy. To jest tak fajnie pokazane. I zobaczcie, teraz jest aklamacja dzisiaj, Mateusz 24, no 42a i 44. Czuwajcie i bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Czyli mówi nam o przyjściu powtórnym Pana Jezusa, tak? Której się nie domyślacie, że nie wiadomo. Czuwajcie, bądźcie gotowi, czyli całe życie mam być gotowy. Też kwestii tego tego nieprzynależenia do grzechu, czyli tej wolności od grzechu, to też, żeby to było cały czas w moim życiu. Gdy mam takie nastawienie, to cały czas będę gotowy, nie? Jeżeli będę po prostu żył w wolności od grzechu, bo Syn Człowieczy przyjdzie. I teraz zobaczcie, nagle jest Ewangelia, Łukasz 21:4. Bardzo krótki fragment o wdowim groszu. Gdy Jezus podniósł oczy, zobaczył, jak bogaci wrzucali swe ofiary do skarbony. Zobaczył też, jak pewna uboga wdowa wrzuciła tam dwa pieniążki i rzekł: prawdziwie powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni. Wszyscy bowiem rzucali na ofiarę Bogu z tego, co im zbywało, ta zaś w niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie. No to słowo Pańskie. Dwie rzeczy mi się kojarzą. No pierwsza to jest właśnie to, ja wszystko mam u Boga, więc jakby mogę wszystko Bogu oddać, bo mam wszystko u Boga. A druga taka rzecz, bo też ta uboga wdowa, to słowo. No dzisiaj znowuż idąc do kościoła, znowuż miałem ubogą kobietę. Nie samuś była taka sytuacja, że była uboga kobieta, która siedziała, że i bez rodziny, i bez... przepraszam, że samotna, że z wdową, wdową, no tak, czyli nie ma męża, tak, czyli jest wdową i że też zbiera na utrzymanie dzieci. Widać było po kobiecie, że jest biedna, to była Polka i teraz tak mówię, no, spóźniliśmy się do kościoła, czy spóźniliśmy, jeszcze byliśmy przed rozpoczęciem, ale na styku. I wchodzę, wiecie, zimno, jest wszystko pochowane, też ten portfel gdzieś schowany. Wszedłem do kościoła, jeszcze byłem w dwóch kapturach, no bo był mróz. Ale mówię, Samuś, poczekaj jeszcze się, tylko wrócę do tej pani, ale muszę najpierw wygrzebać portfel, nie? I tak sobie właśnie pomyślałem, że może dasz jej po mszy. No bo po mszy i tak będzie pan prawdopodobnie czekał. Ale powiem, nie, bo może być tak, że już pieniądze wrzucę do koszyka i już nie będę miał pieniędzy, żeby tej pani dać. Mówię, Panie Boże, co ważniejsze? Nie, dam tej kobiecie, bo jest biedna, dam jej, bo jest tu mróz i może nie dotrzymać do końca mszy świętej, nie? A potem wrzucę do koszyka. Albo też mówię, mogę zapomnieć. No tak zresztą było, bo zaraz ludzie podeszli. O, Witek, co tu robisz? Może byś się mnie pomodlił. Jedna modlitwa, druga modlitwa, trzecia rozmowa, czwarta. No i tak to się stało, że już pani nawet nie zobaczyłem potem. I nawet nie wiem, czy była, czy nie, bo już gdzieś tam ludzie mnie zajęli. Ale ten wdowi grosz, kiedy możemy wszystko Bogu oddać? Czy inaczej, dalej powiem, czy w ogóle powinniśmy? Właśnie powinniśmy. Że wszystko moje, co jest moje, co na ziemi nazywam moim, powinienem oddać Panu Bogu, czy to będą domy, czy samochody, czy firmy, czy prace, cokolwiek. Wszystko, co posiadam, Panie Boże, to jest Twoje. Czyli, jeżeli Ty uważasz, że to powinienem gdzieś puścić dalej, przekazać dalej, dać komuś na użyczenie, to niech tak się właśnie stanie. Dlatego tym takim najważniejszą rzeczą jest w materialnych sprawach w naszym życiu, żeby poddać wszystko Jezusowi, który jest Królem Wszechświata. Czyli zdać sobie sprawę, On jest Królem Wszechświata, czyli także Królem jest wszystkiego tego, co posiadam. Czy ja będę miał wypłatę, czy nie będę miał.
tego wszystkiego królem jest Jezus. I gdy ten Jezus zażąda ode mnie czegoś, żebym to komuś przekazał, gdzieś przekazał, komuś przepisał, to warto tak zrobić. Jezus zauważył tą ubogą wdowę, Jezus zwrócił na nią uwagę. Jest to zapisane przez ewangelistów. Czyli to nie jest przypadek. Uboga, też to pięknie po polsku brzmi, wszystko ma u Boga. Wszystko ma u Boga. I warto tak żyć. I my się staramy w taki sposób żyć, żeby wszystko rzeczywiście mieć u Boga i żeby wszystko, co mamy, zależało od Boga. Ale na pewno wszystko, co mamy, uważamy, że mamy od Boga, że to jest Jego. I On tym może rozporządzać. Mnie dzisiaj tak dotyka to słowo w nowy sposób, bo zawsze miałam taki problem, no to ile wrzucić? Czy to zawsze co wszystko mam w portfelu? Ale czasami to jest taka opcja, że po drodze kogoś spotykam, a muszę coś zapłacić, a coś, tak? Czy właśnie z tego, co mi zostanie już po różnych tam opłatach. Zawsze miałam jakiś taki problem, ale wyborze, no nie rozumiem tego słowa, no nie rozumiem, ile mam wrzucić, żeby tak było dobrze, żeby to było dobrze, zgodnie z tym, jak powinnam to zrobić, ze swoim słowem. I teraz właśnie przyszło do mnie takie dla mnie takie wytłumaczenie, no, odpowiedź na moje pytanie, może też takie masz, nie wiem, że właśnie ona wrzuciła wszystko, tak, i jakby ona, Jezus mówi, że ona wrzuciła najwięcej, bo wrzuciła wszystko, ale wszyscy wrzucali na ofiarę Bogu z tego, co im zbywało. Jakby dotyka mnie to bardzo dzisiaj, no jakby patrzę teraz na moją postawę mojego serca, czy ja to, ile daję, to jest, że mi zbywa, czy po prostu dzielę się tym, co mam. Bo to jest różnica dać to, co mi zbywa, co jest mi już niepotrzebne, a podzielić się jednak tym, co mam. Podzielić się. Tak? Czyli jakąś część tego, co mam, ja daję Tobie, dzielę się z Tobą. Nie, ale nie zbywa mi. Nie zbywa mi ta kwota. Natomiast dzielę się z Tobą z całego mojego serca i w wolności podejmuję decyzję, jaka to jest ilość. Ale dzielę się z Tobą. Po prostu to, co mam dla nas wszystkich, tak? To dzielę się też z Tobą, bo jesteś moją siostrą, moim bratem w Chrystusie Panu. I dziękuję Ci, Panie Jezu, za to właśnie światło, też za taki pokój w sercu. Dziękuję Ci, Jezu. Amen. O, Panu. Więc Panie, wielbimy Twoje święte imię. Okay. Razem z tym chórem 144 tysięcy, ze starcami, 24 i z tymi czterema postaciami. Symbolizującymi naszych ewangelistów. Panie, niech imię Twoje będzie uwielbione i wywyższone. Ja dziękuję, że my możemy w końcu razem też być z Sylwunią chwilę bez pracy dzisiaj takiej innej, ewangelizacyjnej. To już później wieczór, ale mamy go razem, że Samuelek jest z nami. Dziękuję Ci, Panie, że mogliśmy przyjaciół odwiedzić. Dziękuję Ci za to, że mogłem być u Mariusza i Sylwii i zobaczyć ten wózek i tą protezę też, którą ma na nogę i może chodzić. Dziękuję Ci też, Panie, za ludzi, którzy wspomagali to, żeby to było. Dziękuję za tą windę, którą ma, że może wjeżdżać, zjeżdżać z trzeciego piętra. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję za spotkanie Gosi, Pawła i ich dzieci, że mogliśmy tam spędzić czas spotkania z Anią, Panie. Krótkie, ale spotkanie. I te osoby spotkane pod kościołem. Serdecznie Was pozdrawiam, też szczególnie Dorotę, którą dzisiaj poznałem, która nas zna z Antidotum. Pamiętaj, że masz iść do wspólnoty. Dałem Ci namiar, nie zapomnij o tym, potrzebujesz wspólnoty ludzi myślących podobnie. Dziękuję Panie. Ci, Panie, też za Kobietę Królewski projekt, drugą część, która się dzisiaj zakończyła. Dziękuję Ci, Panie, za każdą osobę, za każde serce, za każde przemienienie, za odnowienie, odbudowanie, za radość, za te piękne, Panie, rzeczy, które też mogą widzieć moje oczy. Dziękuję Ci za ten święty, cudowny czas, którym błogosławiłeś, Panie, nam wszystkim. Chwała Ci. Chwała Ci, Panie. Chwała Ci. No i co? Niech pełnia Bożego błogosławieństwa porusza się w każdym z nas, Was. I daj Boże, do zobaczenia następnego dnia, jak się uda. Cudnego dnia. Amen. Pozdrawiamy Was z Panem Bogiem. Pa! Pa. Wspaniałego Boga uwielbiam, widząc Twoją twarz, napełniam się Twoim blaskiem.
stojąc przed Twoim tronem.